chcę mieć gwarancję, że może być, że będzie kierowany w sposób suwerenny, to wybrańcy narodu, ci, którzy gwarantują jego bezpieczeństwo, których obowiązkiem jest gwarantowanie jego bezpieczeństwa, muszą mieć zagwarantowaną możliwość rzeczywistego działania. I to jest pierwszy samolot. Od nie lat, nawet nie od dziesiątków lat, to chyba jest w ogóle pierwszy samolot, który takie gwarancje polskiemu rządowi, polskiemu prezydentowi ma szansę dawać. Chcę raz jeszcze podziękować panu ministrowi Kownackiemu, wszystkim jego współpracownikom, którzy to realizowali, a jak państwo wiecie, książę Józef Poniatowski to początek. Za chwilę przyleci drugi samolot tej samej klasy, a potem trzy samoloty duże. Liczymy na to, że państwo przekażecie te informacje w sposób taki, na jaki ona naprawdę zasługuje. Państwo polskie przestało być teoretyczne. Dziękuję bardzo i równocześnie przepraszam, ja będę musiał niestety już iść, dlatego że w Woli Krzysztoporskiej właśnie w szkole tamtejszej zostaje nadane imię pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To wielka uroczystość nie tylko dla Woli Krzysztoporskiej, nie tylko dla całego powiatu piotrkowsko-trybunalskiego, ziemi łódzkiej, ale także dla nas wszystkich. Bardzo państwu dziękuję i zostawiam państwu pana Kownackiego, który przez ostatnie miesiące tyle prac włożył, żebyśmy mogli przestać być zagrożeni, żeby nigdy więcej nie powtórzyła się tragedia, jaka miała miejsce w Smoleńsku. Dziękuję bardzo. Szanowny panie ministrze, bardzo dziękujemy za udział w uroczystości. Panie sekretarzu, uprzejmie proszę o wystąpienie. Szanowni państwo, ja w pierwszej kolejności chciałem podziękować pani premier Beacie Szydło, panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, bo bez ich determinacji nie byłoby tej uroczystości, nie byłoby tych samolotów, które będą służyły tym wszystkim, którzy przez najbliższe kilkadziesiąt lat będą wybierani w demokratycznych wyborach i będą mieli za zadanie służyć całemu społeczeństwu. Ale chyba najbardziej chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy od początku brali udział w procedurze zakupu tego samolotu, którzy często nocami, weekendy pracowali, żeby przeprowadzić te przetargi transparentnie, pracowali, żeby te samoloty dostarczyć. I chciałbym ich przeprosić za te wszystkie nieuczciwe i nieuprawnione ataki, które padały w sumie także na nich, bo to oni odpowiadali za to postępowanie, to oni w nim uczestniczyli, a robili to najlepiej jak potrafili. Za to jeszcze raz im bardzo serdecznie dziękuję. I chciałbym jeszcze kilka słów od siebie, bo dla mnie to jest niesłychanie wzruszająca chwila. Od pierwszych chwil, kiedy byłem w Ministerstwie Obrony Narodowej, uważałem, że ten przetarg należy zrealizować. Jak państwo wiecie, byłem pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Widziałem, jakie były powody tego dramatu. Widziałem, jak nie funkcjonował 36. Spec-Pułk. Wszyscy widzieliśmy, jakie samoloty do dyspozycji miały najważniejsze osoby w państwie i uważałem, że należy to zrobić, że to jest jedno z podstawowych zadań, żeby już nigdy do takich dramatów w Polsce nie dochodziło. Dlatego ten dzień dla mnie jest szczególny. I szczególny także pewnie dla tych, którzy pracowali nad tym przetargiem, drodzy państwo, bo jeden z oficerów, który za nie odpowiadał, przyszedł do służby w 2002 roku jako młody podporucznik w 36. Spec-Pułku. Dostał informację, że przygotowywał się, bo właśnie za chwilę będą dostarczone nowe samoloty dla VIP-ów. Dziś już jest pułkownikiem, minęło 15 lat i to za chwilę minęło. I mam nadzieję, że takie sytuacje już nigdy w Polsce nie będą się powtarzały, bo to standardowa, naturalna sytuacja, że takie narzędzia są potrzebne. One nie powinny budzić sensacji. To powinno być coś naturalnego. Przez ponad 25 lat takiej normalności nie mieliśmy.
dzisiaj ją przywracamy i też bardzo ważne. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie tylko samoloty, ale to także przygotowanie pierwszej bazy lotnictwa transportowego. Zarówno poprzez odpowiednią kadrę pilotów, obsługi technicznej, infrastruktury, tego wszystkiego, co będzie gwarantowało, że ten transport będzie naprawdę bezpieczny. I jeszcze raz bym chciał powiedzieć, to jest normalność. Proszę spojrzeć, jak funkcjonuje to w innych europejskich krajach. I te samoloty, które służbę będą pełniły w polskich siłach zbrojnych, a które będą odpowiadały wszystkim VIP-om, wymagają takiego bezpieczeństwa. Nie wykonaliśmy nic ponadstandardowego. Nawet jak będziecie Państwo mieli możliwość obejrzeć ten samolot w środku, to on jest dokładnie tak standardowy, jak dla każdego normalnego innego pasażera przewożonego. To jest po prostu normalność, którą przywróciliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, do Warszawy przybył dziś pierwszy zakupionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Uroczystości odbyły się na warszawskim lotnisku w Okęciu. Podczas tej uroczystości głos zabrał minister obrony narodowej pan Antoni Macierewicz oraz wiceminister obrony narodowej pan Bartosz Kownacki. Kończymy audycję Aktualności Dnia. Jeszcze może Danusia zadzwoni. Kownacki. Kończymy audycję Aktualności Dnia. Wywołał. Zastanawiam się, czym mają być w panocy. 11 między niewiastami. Bo dużo się mówi o promocji czytelnictwa, o tym, że Polacy nie czytają, że różne inicjatywy zachęcają ich do czytania. Ja jednakowoż mam... 11 między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Uwaga, uwaga na te zmyłki takie oszustyczne, żeby Polacy nie czytali. Zapchać gównem umysł to nie sztuka. Trzeba Słowo Boże znać, czytać, świdrować, wiercić, zgłębiać, żeby człowiek miał dobrą pamięć, miał super intelekt. Dlaczego Jahwe postąpił względem tej osoby, czy tamtej, czy grup ludzkich, czy narodu żydowskiego całego, tak, a nie inaczej? Żebyś się sam nauczył, jak ty masz nie robić, jak więcej źle masz nie robić, dlaczego więcej źle masz nie robić. Jest takie zdanie w Biblii, Rzymian 15:4, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, aby człowiek Boży, abyśmy przez cierpliwość z pism nadzieję mieli. Tutaj Żydzi chcą nas oszukać, tak jak Lidia tu wkłada w te łóżka, szmaty, pakunki, papiery, żeby było nieprzejrzyście, a tam musi wiać wiaterek. I tak u tej Janeczki Sobieskiej Świadków Jehowy, tak było, ona już umarła, ale miała czyściutko, pachnące, żadnego robactwa.
nie było. A tutaj na Saskiej Kępie oni szlachtę chcieli mieć. Pełno pluskiew na domu, pełno robaków na domu. Jeżeli ktoś w łóżko wpycha szmaty, książki, graty, stare śmieci, to nawet nie ma jak wstawić płytki. Bo jeżeli ty płytkę przykrywasz szmatami, śmieciami, ją zasłaniasz, ona przestaje promieniować, no to ty jesteś jako tubek, jako dupek, jako głupek. I po co ci te kopyta trzymać w kieszeni, czarne okulary zakładać, a szpanować, jeżeli pielęgniarka robi takie rzeczy? W milczeniu ofiarowuje ból biczowania jako przebłaganie za poszczególny grzech każdego z nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas z złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
Dziękuję za wspólną modlitwę różańcową. Modlił się Waldemar Posatowa, parafia Drogowo. Bój nam Chryste. Bóg zapłać. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowania Pana Jezusa. Czy można sobie wyobrazić coś bardziej wstrętnego w zewnętrznym przejawie, jak i w wewnętrznym usposobieniu, niż zachowanie się oprawców w czasie cierniem ukoronowania Pana Jezusa? A jednak serce Jezusa ze lżywością przepełnione zmiłowało się nad nami. I to tyle razy. Ojcze Wszechwieczny, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za modlitwę. Modlił się Tadeusz, brodarz parafii Świętego Michała w Płońsku.
Bóg zapłać. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa. Wszystko, co było przez proroków napisane, spełniło się. Jezus, świadomie i dobrowolnie, z miłości ku Ojcu Niebieskiemu i ku nam grzesznym, posłusznie to wszystko wykonał. A jak jest z naszym posłuszeństwem? Przyjechała, jeśli się wymywać, jakbyś potem od pokoju pojechała odwieźć. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A nie tylko te świńskie, żeby przetrawiać myśli. Bóg zapłać. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica piąta. Śmierć Chrystusa na krzyżu. Jezus na krzyżu umarł. Oprawcom nie dość było tego, lecz chcąc mieć absolutną pewność, że naprawdę umarł, przebili mu serce. I odtąd, aż do końca świata, serce Jezusa jest otwarte
dla każdego skruszonego grzesznika. Radia Koncita. Ojcze nasz, Ojcze nasz, ale to imię to trzeba znać, a nie tak pleść i ble ble i trele morele. Przez tysiące lat ludzie tak, no na pewno nie przez całe tysiące, ale przez tysiące jednak, duże setki. Ojcze nasz, Ojcze nasz, ale oni nie wiedzą, jakie to jest to imię. Także wiecie Państwo, no niesamowite to jest, żeby tak diabeł urobił przecież też ludzi różnych kształconych. No, populizm, tak? Co to jest populizm? No co to jest populizm? Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc Ty Twojego. No to czyli gadanie tego samego i mówię, że ten poleciał do tego i ten poleciał do tego, ten gada to i wszyscy gadają tak samo, a to wcale nie było prawdą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. No to właśnie ja ten temat omawiam teraz właśnie. Ten temat omawiam populizmu. Tutaj dużo na ten temat mówiła Janina Paradowska, ale Janek Witek jej nie lubił, bo ona jest szlachcianką krakowską i ona ciągle mówi, że co oni jeszcze o tym zamachu smoleńsku, no, że to jest populizm, że to jest jakiś... No ile można, że oni jeszcze, a to oni tak jeszcze można, dużo można i jeszcze zrobili jeszcze więcej, jak ona sobie myślała. Dawno już umarła, nie żyje. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Nie żyje, a w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ty bym, chyba byś nie chciała, żeby u twojej matki w trumnie były cztery ręce. Na szacunku, ale to są wierszy. To jest w ogóle makabryczne, no. Dwie, trzy ręce, dłonie. Ale tam mówili, że po tym upadku samolotu to była miazga, tam nic nie było to zbierało. No jak kawałek ciała dorwali, badali DNA. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc cudowna Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc cudowna Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, że jakaś debilka rozwiązała umowę i potem ona do mnie dzwoni. No jak to? Przecież, że ja kupowałam żarówki, że to na te lata się rozkłada i że ja zerwałam umowę. Ja mówię, nic podobnego. I proszę przyjechać. I ona jeszcze raz musiała umowę zawrzeć, bo jakaś tam wariatka od nich się pomyliła. I jeszcze zostało 131 zł. Ja mówię, no to przeleję zaraz tu na konto i daję konto, ona przelała tego, bo jeszcze zostało. No, ale to było przy rozwiązaniu umowy, a ona mówi, że ja przecież nie rozwiązuję umowy. Ja mówię, oczywiście, że nie. I ona zawarła z powrotem umowę. I teraz tak, do 10 lipca jest 150 zł. Czyli, że nie jest 135, tylko 150. Do 11.9 jest 150, to 7 groszy. To do 10.11 150, już tu policzyła 450. No dobrze, za 6 miesięcy to niech będzie 450. Ale mówili w Radiu Maryja, że oni podnoszą ten, kręcą, bo tu było 135, 150. I ona mówi, że ta umowa już nie jest taka, jak tamta była. Elastyczna i taka jakby sprzyjająca nam. Ja mówię, to po co ta będę rozwiązywała umowę? No bo to widać, że nie jest 135, tylko 150. Tu można by też było dobrze im to rozdmuchać, że takie, wiesz, robią
zamieszanie. Syn Odkupicielu Świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójca Jedyny Boże. Święta Maryja. Nie dopłata. Święty Józef. Przesławny potomku Dawida. Światu Patryjanów. Powrubieńczy Boga Rodzicy. Przeczysty Stróżu Dziewicy. Żywiciel Syna Boże. Troskliwo Obrońco Chrystusa. Głowa Najświętszej Rodziny. Józefie Najsprawiedliwszy. Józefie Najczystszy. Józefie Najroztropniejszy. Józefie Najmężniejszy. Józefie Najposłuszniejszy. Że najpierw się loguje do swojego banku. Identyfikator kasy. Już jestem, moje kwoty, ile mam, proszę bardzo. I teraz jest przelew krajowy zwykły. No i wpisuję tutaj co do kogo, adres opcjonalnie, to kwota i konto tej. I to wszystko w internecie jest. Na wieki wieku. Potem sobie odtwarzam to, gdzie tak kto do kogo przelewał. Po strachu duchów piekielnych. Opiekunie. No ale już widzisz. Miało być po cenie promocyjnej, a oni już za te 15 zł podnieśli. Tak mówią radiomarzy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Ustanowił go Panem domu swego. Ja podejrzewam, że to nasz modlimy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemię cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego rędownictwo w niebie. No, że rzekomo tu się nie płaci za rachunki, zrobiła donos. Ale po co ta baba z tej spółdzielni Sław kłamie? Robi specjalnie. Ale to nie można tak, ona musi za to ponieść karę, bo na któryś raz, że spółdzielnia Sław nie interesuje się mieszkaniem. Jak to się nie interesuje tym mieszkaniem, jak tu w Dolnym Zamku był bolec, którego nie jest tak łatwo wyjąć, a w Górnym Zamku drut, którego nie jest, tu było kilka osób i sprawa jest monitorowana, są świadkowie i nawet mówił ten cieć, to znaczy ta sprzątaczka pani Zenobia, o, mówi, dobrze, żeście tutaj nie dali im wejść, bo oni chcieli już tu wejść. No, kilka razy tak mówiła i to kilka osób słyszało, no to kto chciał wejść? Spółdzielnia Sław chciała wejść, przecież nie ciotka Kryśka. Dobrego popołudnia. Mamy nadzieję do zobaczenia za tydzień. Tak, za tydzień, tak. I to ja wszystko zbieram. I to, wiesz, to nie będzie tak, jak ona sobie myśli. Maria jest 13. A chyba do ciebie stoi. No tak, słucham. Radio Maria. A ten bank chyba dzwonił się już wyłączył, bo... Oni widocznie to mają zarejestrowane, bo chciałam się połączyć już teraz na internet, co usiądę, ten identyfikator. Nie mam takiej potrzeby, ale on już wyzwania. Resort zaproponuje wysokość stawki akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 70 groszy za mililitr. Natomiast dla wyrobów nowatorskich na poziomie około 141 zł. I to za każdym razem jest alarmowane, odzwaniane. 30% kilograma tytoniu. Uściślijmy, wyrskie to takie, które w swoim składzie zawierają tytoń, ale nie jest to spalane, a podgrzewane, to musi się tłumaczyć, a to niepotrzebnie, a to, że ktoś się zalogował na twoje konto z innego smartfona, to nie jest tyś. Tak, to ja. Popiera branża, bo widzi, że cosza się na strefę w sektorze tytoniowym, powiedział wiceminister finansów. Ktoś pilnuje swojego bezpieczeństwa w internecie, a to jest strasznie problematyczne, bo ty sprawdzasz, podczas gdy tam się nic nie działo. Od 1 stycznia roku. Nawet do mnie było na Daily Motion, że ktoś na YouTube, że ktoś w Francji próbował wejść na moje konto. A tam nikt nie chciał wejść, tylko było tak, ze strony że podmiotów zainteresowanych, ta babka się oglądała te programy, co ja zdała miejsce. Mówiło się o niej od wielu lat. Naszą odpowiedzialnością się nazywała Rostkowski, Maja, jakaś tam papa Rostkowski. To była jej córka, bo ta matka jej zmarła. A ona i jej córka przyjechała tutaj na Werynikę. Papierosów często używają równolegle do palenia papierosów. Nawet ten bankiecik
po dziadowsku tam komu się udało do ogródka wejść, to się udało wejść, bo tam dziadostwo takie pilnowało i tu te Kwaśniewski nawet. Oj, za dwa lata temu było. Posłowie będą dziś dalej pracować nad projektem ustawy w sprawie realizacji programu Za życiem. Wczoraj uzyskał on pozytywną opinię Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zmiany zakładają m.in. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy, pomoc w lekarni, albo taka biedna jest, albo jakieś dziadostwo. Wsparcie w przygotowaniu do funkcji koordynatora poradnictwa dla rodzin wychowujących lub spodziewających się dzieci z niepełnosprawnościami. Widać, że dostał robotę. Narodowym pełno wina, kurwa może, że dla jakichś pijaków, to prawo przychodziły z ulicy. No ale teraz to nie tak łatwo. Natomiast na lepszy bankiet, no to jeszcze i na dole do klinik, też powydzielały w tych miseczkach, teraz tak robią, w tych miseczkach, że tak jak ludzie jedzą, no to wtedy jak ktoś za dużo ręką rusza, to znaczy, że on coś tam wyżera za dużo, ogromne ilości, a w tej takiej porcelanowej miseczce mini jest tyle co nic. Ja raz się uśmiałam. Pierwszy pakiet był konsultowany ze środowiskami niepełnosprawnych. Odbyły się konsultacje krajowe, licznie uczestniczące. Było także zainteresowanie, jeśli chodzi o konsultacje prowadzone poprzez stronę internetową. Wiceminister zapowiedział, że pod koniec tego tygodnia rozpoczną się konferencje regionalne w ramach konsultacji społecznych programu Za życiem. To będzie 16 regionalnych konsultacji i 32 środowiskowe. Początek w piątek w Szczecinie, a w następnym tygodniu w Białymstoku. Większość zapisów projektowanej ustawy ma wejść w życie w lipcu. Prezydent wręczył odznaczenia w 35. rocznicę powstania Solidarności Walczącej. Stoję tutaj jako prezydent, ale z wielkim wzruszeniem, bo mam możliwość odznaczenia w imieniu Rzeczypospolitej i przekazania wyrazów wielkiego szacunku i podziękowań, powiedział prezydent Andrzej Duda. Podziękowania od Polski, podziękowania od mojego pokolenia, podziękowania od wszystkich młodszych, czyli kolejnego pokolenia, pokolenia mojej córki, za wolność, którą dzisiaj mamy, a którą państwo swoją niezłomnością wywalczyliście. I przed rokiem 80., bo wielu z państwa już wtedy prowadziło działalność opozycyjną, i w roku 80., kiedy rodziła się Solidarność i kiedy do niej przystępowaliście z nadzieją na wolną Polskę, nie tylko na poprawę warunków pracowniczych, nie tylko na to, że jakoś tam się ułoży, ale na wolną Polskę, niepodległą Polskę. Na uroczystości obecni byli m.in. założyciel Solidarności Walczącej poseł Kornel Morawiecki i prezes IPN-u Jarosław Szarek. Solidarność Walcząca wywodziła się z NSZZ Solidarność. Kornel Morawiecki powołał ją do życia po wprowadzeniu stanu wojennego w 1980. Także bardzo dobrze, że ta afera reprywatyzacyjna wyszła, bo teraz wszystkie złodziejki, wszyscy złodzieje pod krawatem związku zawodowego w sprawie metod są na celowniku. Jakiego dążyć powinna opozycja antykomunistyczna. Nie ma może być krętactwa takiego, wiecie państwo, niesmacznego, bo jest tak, ktoś coś tam 5 zł, tam, to nie o to chodzi, ale jeszcze są ludzie z charakterem, a są ludzie bez charakteru, całkiem złodzieje. Oni tobie będą wszystko psuć. Zielone światło na przedłużenie sankcji, tak jak ten przybyłowicz. Wynika z informacji przekazanych przez wysokiej rangi urzędnika unijnego. Źródło zapowiedziało, że jutro wieczorem kanclerz Niemiec i prezydent Francji, którzy ze strony Unii Europejskiej brali udział w zatwierdzaniu porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy, będą rekomendować pozostałym przywódcom przedłużenie sankcji. Sankcje gospodarcze Unii Europejskiej wobec Rosji zostały wprowadzone w 2014 roku, obejmują ograniczenie w dostępie do kapitału dla rosyjskich banków państwowych i firm naftowych, ograniczenie sprzedaży zaawansowanych technologii dla przemysłu naftowego i sprzętu podwójnego zastosowania oraz embargo na broń. W grudniu ubiegłego roku Unia Europejska przedłużyła te restrykcje do końca lipca tego roku. Na wodę.
Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane jedynie na północnym wschodzie oraz w Karpatach zachmurzenie okresami duże i miejscami słabe przelotne deszcze. Temperatura od 17 stopni na północy do 23 stopni w centrum i 26 stopni na południu. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Na północy kraju porywiste, północno-zachodnie. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Bo to wyszło na to, także ludzie poszli do pracy i zaczęli płacić normalnie. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone, w których podejmiemy temat kondycja polskiej kultury. Jak na trzy osoby, dużo nie jest, ale coś jest. Będą pani Temida Stankiewicz-Podchorecka oraz ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz-Chrystusowiec. Początek rozmów o godzinie 18.15. Także niech państwo będą z nami, proszę państwa. 21.30. Proszę państwa, Paweł Bortkowicz i taki Paweł i inny. Gdy nadaje nasze Radio Koncito. A nawet nie wiem, które jest godziny. Drodzy słuchacze, przyjaciele Radia Maryja i Telewizji Trwam. Znów my, posługujący w tych dziełach, zmuszeni trudną sytuacją, zwracamy się do was z prośbą o pomoc materialną, by te dzieła mogły dalej istnieć i służyć Kościołowi i narodowi polskiemu. Niestety ofiary spadły i spadają, a wydatki nie spadają. Propaganda zaś wrogów tych mediów, ale i naszej wiary i patriotyzmu, posługująca się kłamstwem, że dostajemy na te dzieła pieniądze i to duże od rządu, bardzo się nasiliła. Przeciwnicy Kościoła i Ojczyzny także i w ten sposób próbują nas zniszczyć. A przecież te dzieła utrzymują się tylko dzięki odpowiedzialnym słuchaczom Radia Maryja i Telewizji Trwam. Prosimy was bardzo o pomoc materialną. Prosimy wszystkich słuchaczy i telewidzów. Koszta utrzymania tych dzieł łączących Polaków w ojczyźnie i na całym świecie oczywiście, że są bardzo duże. Ale każdy, choćby małą ofiarą, może przyczynić się do tego, że będą one istniały. Prosimy wszystkich w ojczyźnie i spoza Polski, Polonię, wszystkich. Cieszymy się, że słuchasz tego radia, oglądasz telewizję Trwam w Polsce i poza Polską. Ale wiedz, że dalsze istnienie tych dzieł zależy także od twojej pomocy teraz i systematycznie w przyszłości. Bóg zapłaci za zrozumienie, za współpracę w tym wielkim dziele ewangelizacyjnym i Polski. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Napór superpaństwa. Lewicowa Komisja Europejska przystąpiła do ofensywy. Celem jest jedna waluta, jeden rząd, jedno superpaństwo. Profesor Mirosław Piotrowski ostrzega w naszym dzienniku również przed jedną unijną prokuraturą. Tłumie nieprawdy. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest wielu naukowców popierających księdza profesora Tadeusza Guza. Katolickie uczelnie nie mogą ulegać lewicowej presji, mówi wojewoda lubelski doktor habilitowany Przemysław Czarnek. W naszym dzienniku także ekonomia. Najnowsze dane, analizy ekspertów, palące kwestie. Żywność gorszej jakości. Czy Unia Europejska podejmie temat dyskryminacji konsumentów z Europy Wschodniej przez wielkie koncerny? Co zrobi polski rząd? Rodzinne firmy. Trud i satysfakcja. Jak z powodzeniem prowadzić biznes? Reportaż. W obronie ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Wielu czytelników naszego dziennika poparło list poseł Anny Sobeckiej do ojca świętego Franciszka. I ty przyślij swoje poparcie, zachęca nasz dziennik. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 11 minut po godzinie 13. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg Ojczyzny.
serca naszych na sztandar. Powstańcie z pozy, kląda wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. 21 dzień miesiąca czerwca, środa, w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. W Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maryja. Panie ministrze, powracamy do tematu bardzo ważnego, istotnego dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. To wymiar bezpieczeństwa energetycznego. W tym obszarze tematycznym bardzo wiele inicjatyw w ostatnim czasie zostało podjętych. Tak, dużo się dzieje w zakresie zapewniania Polski bezpieczeństwa energetycznego. To jest efekt bardzo intensywnych prac zarówno polskiego rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i pana prezydenta Andrzeja Dudy. Tylko w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia, obserwowaliśmy przełomowe w pewnym sensie wydarzenia, bardzo pozytywne dla Polski. Zwrócę uwagę na to, że do terminala gazowego w Świnoujściu, do terminala imienia Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego dopłynął wreszcie pierwszy amerykański statek wiozący gaz skroplony. Fakt, że pierwsza dostawa LNG ze Stanów Zjednoczonych do naszej części Europy trafiła do polskiego Świnoujścia, potwierdza, że Polska jest kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych także w energetyce. To jest nasze okno na świat, ale terminal gazowy sam nie wystarczy, dlatego trwają bardzo intensywne rozmowy. Już podpisany został memorandum przez panią premier Beatę Szydło i szefa duńskiego rządu na budowę gazociągu Baltic Pipe. To jest gazociąg, który połączy złoża gazowe na morzach norweskich z naszym wybrzeżem i dzięki temu do Polski będzie mogło dotrzeć około 10 miliardów metrów sześciennych gazu. W połączeniu z możliwościami terminala gazowego w Świnoujściu, przypominam, obecnie to jest 5 miliardów metrów sześciennych, ale po pewnej przebudowie jest łatwa możliwość zwiększenia o 50% przepustowości terminala w Świnoujściu, czyli mamy razem już 17,5 miliardów metrów sześciennych gazu. Docelowo terminal poprzez dostawienie kolejnego zbiornika może osiągnąć przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Do tego należy, chciałbym podkreślić, zakomunikowane wczoraj przez ministra Piotra Naimskiego dobre wiadomości dla Polski o zmianach w planowanym unijnym rozporządzeniu o bezpieczeństwie dostaw gazu. O co chodzi? Chodzi o to, że w październiku ma wejść w życie rozporządzenie unijne, które mówi o tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do pomocy tym krajom, które zostały dotknięte przez kryzys zaopatrzenia w gaz. I kształt tego unijnego rozporządzenia był poddany bardzo intensywnym negocjacjom. Ze strony polskiej, z naszej strony, kluczowe było z
zawarcie tam zapisów zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski, gazu na przykład z Niemiec, jako priorytet przed zapełnianiem zbiorników magazynowych w danym kraju. O co chodzi? Chodzi o to, że wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację kryzysu energetycznego, gdy w Polsce brakuje dostaw gazu, a w tym czasie ten gaz możemy ściągnąć z innego kraju, ale operator systemu gazowego w danym kraju mówi: ok, ja prześlę gaz, ale najpierw muszę napełnić magazyny, gdzie mam zakontraktowane pewne wolumeny. To byłoby bardzo niekorzystne dla krajów, które są narażone na ryzyko przerwania dostaw gazu, i w wyniku bardzo dobrych negocjacji strony polskiej, bardzo zdecydowanego stanowiska, zostały zmienione te kluczowe zapisy. Dzisiaj priorytetem staje się zapewnienie bezpieczeństwa do kraju, który znalazł się w potrzebie, przed zapełnianiem magazynów, gdzie nie ma takiej pilnej potrzeby. Czyli nie dojdzie do sytuacji, kiedy napełnianie magazynów gazu w danym kraju ograniczy w tym samym czasie przesył gazu do kraju, który znalazł się w gazowych tarapatach. Kolejna sprawa to są świeże rozmowy Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, która chce sprowadzać gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych. Ukraina chce się uwalnia się od gazu rosyjskiego i o możliwościach takich dostaw w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko rozmawiał z sekretarzem energii w Stanach Zjednoczonych Rickiem Perrym. Ten gaz oczywiście na Ukrainę mógłby dotrzeć przez Świnoujście, bowiem gazowy Ukrainy planowany w Odessie jest na razie na papierze. Terminal litewski nie ma możliwości rozdysponowania gazu na Ukrainę, tylko Polska dysponuje takim systemem transportu gazu, który mógłby dotrzeć na Ukrainę. I dzięki temu Polska ma szansę stać się kluczowym dostawcą gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę. To są Panie ministrze, bardzo ważna sprawa dotycząca bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny. Stąd również i rodzące się pytanie, dlaczego rzeczywiście tak ogromne opóźnienia w budowie gazoportu w Świnoujściu miały miejsce za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u? To jest bardzo dobre pytanie, ojcze, bo terminal gazowy w Świnoujściu, nasze gazowe okno na świat, został zainicjowany przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. To było w połowie lat 2000. I terminal miał być oddany w roku 2011. Niestety, po tym, kiedy władzę w Polsce przejęła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie tylko została opóźniona budowa terminala gazowego, natomiast została podpisana przez rząd Donalda Tuska skrajnie niekorzystna dla Polski umowa na wieloletnie dostawy gazu z Rosji. Zapisy umowy były tak szokujące, że zainterweniowała Unia Europejska, która w obawie przed naruszeniem bezpieczeństwa gazowego w części Europy zawetowała część zapisów, między innymi termin obowiązywania umowy, bowiem działacze Platformy i PSL-u chcieli nas uwiązać, bowiem działacze Platformy i PSL-u chcieli uwiązać Polskę na łańcuchu dostaw rosyjskich na najbliższe kilkadziesiąt lat. To było bardzo niebezpieczne z dwóch przyczyn. Pierwsza, Polska kupowała gaz z Rosji po bardzo niekorzystnych cenach. Polska za gaz z Rosji płaciła praktycznie najwięcej w Europie. Po drugie, tak długoterminowe zakontraktowanie gazu z jednego źródła, ze źródła rosyjskiego na kilkadziesiąt lat uniemożliwiało budowę skutecznej dywersyfikacji dostaw gazu, chociażby ze złóż norweskich. I my nadrabiamy te zapóźnienia.
gaz będzie się ten, rurociąg będzie nazywał się Baltic Pipe. I to rząd Prawa i Sprawiedliwości miał odwagę powiedzieć, że po 2022 roku, kiedy kończy się ten niekorzystny kontrakt z Rosją, Gazpromem, nie będziemy zawierać już długoterminowych, niekorzystnych kontraktów z jednym dostawcą. Fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski jest zapewnienie sprawdzonych, bezpiecznych dostaw z różnych źródeł. Temu służy rozbudowa, temu służy budowa połączenia ze złożami gazowymi norweskimi, temu służy terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, temu służy rozbudowa interkonektorów na naszych granicach, pozwalających na dostawy gazu do Polski i eksport tego gazu z Polski. To jest praktyczne działanie rządu Rzeczypospolitej Polskiej tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki działaniom rządu Rzeczypospolitej Polskiej tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, dzięki działaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości nastał czas na suwerenność energetyczną Polski. Panie ministrze, aczkolwiek na forum międzynarodowym, na forum Unii Europejskiej z niepokojem w dalszym ciągu patrzymy na działania podejmowane przez Niemcy i Rosję. Myślę chociażby o inwestycji, jaką jest Nord Stream. Tak, plany rosyjsko-niemieckie, budowy kolejnego połączenia pod Bałtykiem, pod nazwą Nord Stream 2, te plany są niekorzystne dla Polski i bardzo mocno uderzają w Ukrainę. Polski rząd, polski prezydent, pan Andrzej Duda, prowadzą intensywne działania na rzecz zabezpieczenia Polski przed budową, przed skutkami budowy Nord Stream 2. Trzeba powiedzieć dobitnie, nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla budowy kolejnej nitki podmorskiego gazociągu prowadzącego z Rosji do Niemiec. Projekt Nord Stream 2, projekt rosyjsko-niemiecki Nord Stream 2 jest projektem typowo politycznym. Nie jest tajemnicą, że od początku lat 90. Rosja wykorzystuje dostawy surowców energetycznych, ropy i gazu do wywierania wpływu politycznego. Gazprom jest przedłużeniem rosyjskiej polityki, działania Gazpromu, których często nie da się uzasadnić ekonomicznie, mają na celu zbudowanie dominującej pozycji Rosji, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobrze, że dziś w Polsce za sprawy bezpieczeństwa energetycznego odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki temu sprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski jest bardzo mocno podnoszona na arenie europejskiej. Ale tu jeszcze jedno zdanie komentarza do tego jest wymagane. Ta Unia Europejska, ci sami eurokraci, którzy tak mocno naciskają na Polskę i domagają się fałszywej solidarności europejskiej w zakresie rozlokowania islamskich imigrantów, których zaprosiły do Europy Niemcy, ci sami eurokraci nie widzą żadnego problemu w dyskryminowaniu Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej poprzez budowę nowego połączenia gazowego między Rosją a Europą Zachodnią. Polski rząd zdecydowanie broni polskiego bezpieczeństwa energetycznego na arenie międzynarodowej. Panie ministrze, bardzo dziękuję za ten komentarz i rzeczywiście widzimy z perspektywy czasu, z perspektywy właściwej analizy także gospodarczej, ekonomicznej, politycznej, jak ważną inwestycją był gazoport dla Polski w Świnoujściu. Ojcze, dokładnie tak. To jest trudno wyobrazić sobie prowadzenie niezależnej polityki energetycznej przez polski rząd, niezależnego działania polskiej gospodarki, gdyby nie został ponad 10 lat temu zainicjowany terminal gazowy w Świnoujściu.
I dzisiaj tym wszystkim, którzy zarzucają fałszywie Polsce jakiekolwiek problemy z lojalnością europejską, odpowiadamy, że ta fałszywa lojalność europejska nazywa się Nord Stream i jest położona pod dnem Morza Bałtyckiego. Ci, którzy za plecami krajów Europy Środkowo-Wschodniej dogadywali się bez problemów z Gazpromem,